Poranku Radia Tok FM, czas na PiS. Jacek Żalek. Dzień dobry. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego. Ale Polska razem, Zjednoczona Prawica. No tak, no ale zawsze jakiś PiS. No, wie pan, dzień bez PiSu jest dniem straconym. Milion Ukraińców w Polsce, czytam dzisiaj w Fakcie na pierwszej stronie, że widać ich praktycznie w każdym polskim mieście. Fakt szacuje, że jest ich prawie milion. To dobrze czy źle dla Polski? Moim zdaniem to nieuniknione, że z kraju, w którym toczy się wojna, ludzie szukają takiej przystani bezpieczeństwa i jesteśmy najbliżej po prostu. No pytam, bo te sprawy związane z imigracją, emigracją, uchodźstwem są zwykle dla prawicy dosyć wrażliwe. Myślę, że są przede wszystkim wrażliwe dla każdego mieszkańca w kraju, w którym politycy nie potrafią sobie z tym poradzić. Polska jest, nie ma takiego problemu, dlatego że nie jest aż tak atrakcyjna w związku z tym, że po pierwsze taka szalona polityka lewicy europejskiej doprowadziła do sytuacji, w której ta poprawność polityczna zmusza do tego, żeby kneblować usta swoim obywatelom. W Polsce na szczęście nie mamy takiego problemu, ale też to wynika z tego, że i nasi politycy byli dużo bardziej odpowiedzialni, ale też nie jesteśmy na tyle atrakcyjni. Skoro są tacy, którzy otwierają szeroko drzwi, najlepszy przykład Niemiec, zresztą my nie znamy całego kontekstu. Niemcy po prostu potrzebują rąk do pracy. I liczyli na to, że przyjadą wykształceni Syryjczycy z rodzinami, którzy będą chcieli na nich po prostu pracować. Tam te federacje przedsiębiorców szacują, że brakuje im 3 milionów ludzi, rąk pracy. A okazało się, że przyjechali chłopcy na zasiłki. No i zaczął się problem. Pewno przyjeżdżali tacy i tacy. No nie, bo ci, którzy mieli rodziny, to siedzieli w obozach, no bo niestety nie dało się przeprawić, a młodzieńcy, którzy chcieli socjalu, udało im się przeprawić, no bo to jednak ryzyko przeprawienia się z rodziną jest dużo, dużo większe. Zakładałem, że też chodziło o to, żeby tam pozyskać chrześcijan, których nie byłoby problemu z przystosowaniem się do tych, do jednak coraz większego zapotrzebowania na, znaczy tej presji na to, żeby Europa powstrzymała falę radykalizmu islamskiego, bo to wszyscy to widzą, tylko nie każdy ma odwagę o tym mówić. A właśnie, a propos odwagi mówienia o radykalizmie. Istnieje na Ukrainie taki radykalizm nacjonalistyczny, którego Polska, również polska prawica powinna się obawiać. Nawiązuje do wymiany listów między grupą ważnych Ukraińców, a w sumie chyba dwustoma osobami z PiSu, prawda, z parlamentarzystów PiSu. Ale to jest również nieunikniony proces budowania tożsamości Ukrainy, która żyła trochę tak na przyczepkę, przepraszam za ten cudzysłów, dlatego, że ta państwowość powstawała w oparciu o dwie duże organizacje państwowe, polską, rosyjską, i troszeczkę się obijali. Dzisiaj tworzą własną tożsamość. Ubolewam, że niestety czasami podpierając się zwykłymi zbrodniarzami i wyciąganie ich na sztandary, to tylko umniejsza ich tożsamości narodowej. No bo naród, który musi się podpierać takimi zbrodniarzami, no jest albo albo szuka tej tożsamości, albo mają nieco ułomną. I stąd myślę, że powinniśmy jasno mówić o tym, jak chcielibyśmy, żeby w takim zachowaniu pewnej godności, poszanowaniu tych wszystkich lęków, którzy oni mają, tak? No bo jak wjeżdża się do Lwowa, widać, że to jest w 100% polskie miasto, tak? No ale oni się boją, że możemy im to zabrać. I to tak samo jak kiedyś Polacy troszeczkę się obawiali tego, czy nie wiem, Wrocław, Szczecin, czy tam Niemcy nie będą chcieli. Mało tego, przecież komuniści tym cały czas podsysali tą niechęć polsko-niemiecką, żeby pokazać,
pokazali, zobaczcie, tutaj wróci na pewno ten zły Niemiec i będzie chciał was stąd wypędzić. To a było takie, to była też gra ten taka. Ten list 200? Tak, podpisałem bardzo, bardzo, proszę. Bo ten list zawiera takie raczej wezwanie do kontynuacji dialogu, mimo odcinania się od niektórych sformułowań listu ukraińskiego. Ale niech pan powie, czy dobrym prognostykiem dialogu z Ukraińcami nie byłby dialog polsko-polski? Bo właściwie, dlaczego chcecie odejść od tego sformułowania czystka etniczna o znamionach ludobójstwa, które kilka lat temu PO zaproponowało, jako godzące zarówno rację tych, którzy widzą rzeź wołyńską jako brutalną zbrodnię, jak i tych, którzy widzą w niej wprost ludobójstwo. Nie? No, ale to się niczym nie różni. No, to jest zwykła kazuisteka. Tak, a jest to termin prawny, który właśnie ma pewne znaczenie dość takie konkretne. I nie do każdej okropnej zbrodni, nawet na tle etnicznym, się akurat definicyjnie nadaje. No a państwo chcecie, mówić tam właśnie kauzuistyka, szuruguru, odchodzicie od tego takiego proponowanego kompromisu językowego. Dlaczego? Nie, to nie jest odejście od dialogu. A kompromis nie polega na tym, żeby przemilczeć fakty. I to jest ta zasadnicza różnica. Tu bardziej chodzi o zwrócenie uwagi, że niestety coraz częściej pojawiają się takie, mam nadzieję, znaczy mam przekonanie, że wynikające z bezradności, z poczucia osamotnienia Ukraińców, którzy czują się zdradzeni przez Europę i oni szukają jakby tego swojego jakiegoś takiego nieprzekraczalnego, tej nieprzekraczalnej granicy muru, tak? I wydaje mi się, że tym murem jest właśnie taka postawa tych, którzy tam niezłomnie walczyli, mordując. Tylko ta niezłomność w mordowaniu okazała się zwykłym barbarzeństwem. To po prostu było ludobójstwo. I, no nie bójmy się tego. No, ale mówimy o kapitanie Burym, nie używamy słowa ludobójstwo, prawda? Chociaż zginęło tam chyba około 100 osób białoruskiego pochodzenia podczas czystki oddziału partyzanckiego w wioskach białoruskich. No i mówimy ohydna zbrodnia nawet, okropna zbrodnia, a nie mówimy ludobójstwo. Bo nie miało to znamion ludobójstwa. Że... Nie odchodzi, że Bury jednak jest nasz po prostu, tak? Ale tamtejszy Bury ukraiński jest nie nasz. Przepraszam, a to my nie mamy zdrajców? My nie mamy niegodziwych ludzi? To nie trzeba sięgać aż do takiej dalekiej historii. No, proszę się tutaj, otwierając nawet gazety, możemy przeczytać o naszych bolkach, donosicielach, agentach, wyjątkowo niegodziwych ludziach. Ale nie stawia pan chyba na jednej półce domniemanej z elementami już takiej pewności współpracy Lecha Wałęsy z SB przez 6 lat z wyczynami kapitana Burego, który zamordował 100 osób. Ale my mówimy o czym innym, że nie bo teraz się już bawimy, prawda? Nie, mówimy o tym, że niegodziwość... Daję panu szansę odpowiedzieć na pytanie, na które znaczy w internecie wiele osób pana zapyta. Jak może pan zestawić Lecha Wałęsę z mordercą Bury, prawda? Ale no dlaczego dla niektórych to jest bohater Bury? Mało tego, Wałęsa też, agent TW Bolek jest bohaterem, więc relatywizować możemy wszystko. Chodzi o to, jeżeli wracamy do Ukrainy, że niepokoi to, że na fali tego tak jak mówiłem wcześniej, tej bezradności, a część opinii publicznej ucieka do takich wzorców, być może nawet nie zdając sobie sprawy. Bo oni mają poczucie, ktoś o nich wtedy walczył, ktoś się poświęcił. Nieważne, co tam się stało, w każdym razie mamy dzisiaj, to było kiedyś polskie, teraz jest nasze, w związku z tym ktoś coś nam dał, ktoś coś wywalczył. To są ich bohaterowie, tak? I my wtedy mamy obowiązek powiedzieć, nie, to nie są bohaterowie, tak jak komando SS, to nie byli bohaterowie, którzy walczyli o sprawę niemiecką, tylko to byli zwykli zbrodniarze, którzy tak naprawdę szkodzili Niemcom. Gdyby się nie pojawili, prawdopodobnie Niemcy, Europa by po pierwsze nie przeżyła takiej traumy, a Niemcy również, bo przecież oni też ponieśli ogromną ofiarę. I my w ramach budowania tych dobrosąsiedzkich relacji z Ukrainą powinniśmy zwracać uwagę, że nie tak buduje się ten patriotyzm. Oni powinni na tych dobrych wzorcach, a nie na tych złych, bo te złe wzorce mogą ich doprowadzić do złych czynów. Tak samo my w Polsce. Nie powinniśmy się wzorować na Bolkach, tylko powinniśmy się na bohaterach Solidarności wzorować. Tak samo powinniśmy dostrzegać, jeżeli były takie podczas II wojny światowej nadużycia, to powinniśmy je tak samo potępiać.
nie kompromituje miejsca Macierewicza współpraca z Robertem Luśnią. To tak a propos Bolków. Nie uważa pan, że jest coś na rzeczy we wniosku Platformy Obywatelskiej, by ministra, no może nie realnie odwołać, bo większość sejmowa przecież tego nie poprze, ale poddać takiemu grillowaniu? To dowód na to, w jakiej rozpaczy jest Platforma. Platforma się nie spodziewała, że ten najbardziej chyba taki symbol wręcz, bo tak o ministrze obrony narodowej, tak minister obrony narodowej był przedstawiany jako przykład tego demonicznej twarzy obozu Zjednoczonej Prawicy. I nagle okazuje się, że ten minister odnosi ogromne sukcesy, o których nawet nie marzyli poprzednicy, którzy twierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe. I ten minister z tą łatką nieudolnego, znaczy zdolnego tylko do wywołania wojny, tak? Generalnie jak były nagłówki w gazetach, to się mówiło, że minister obrony, który pierwsze co zrobi, to na pewno wypowie wojnę, na pewno Rosji. Później okazało się, że jest największym przyjacielem Rosji. Znaczy od bandy do bandy te zarzuty. To jest po prostu majstersztyk. Gazeta Wyborcza, która opowiada o tym, jakim wielkim bohaterem jest Bolek. Słuchacze Radia, nie mogą się już doczekać, że pan w dwóch zdaniach powiedział o tych wielkich osiągnięciach Antoniego Macierewicza. Już mogę. Co zrobił nikt nie zrobił? No, jeżeli zapowiedź tego, że będą stacjonować u nas wojska NATO jest niczym, a wcześniej Platforma zapowiadała, że to jest w ogóle niemożliwe, mało tego przy stanowczym sprzeciwie Niemiec, jednak się okazuje, że się udało, to tylko dowodzi jednej rzeczy. Jak decydenci, a szczególnie zachodni, po prostu godzą się na zastaną rzeczywistość. Oni wcale, do tej pory Platforma im służyła, zero oczekiwań, poklepywanie po plecach wystarczało. W związku z tym uważali, że skoro tak dobrze pilnują naszych interesów, to czemu mielibyśmy ich zmieniać? Okazuje się, że zmieniła się władza. Nasi sojusznicy zdali sobie sprawę, że nie dość, że się zmieniła, to jeszcze i poparcie rośnie w społeczeństwie, czyli trzeba się z nią po prostu liczyć. I dlatego się dogadują, przyjmują nasze warunki. Dlaczego przyjmują nasze warunki? Dlatego, że zaczynają się liczyć ze zdaniem ważnego podmiotu, bo my zawsze byliśmy ważnym podmiotem, tylko nasi przedstawiciele nigdy nie artykułowali naszych potrzeb, bo woleli być poklepani po pleckach. Dlaczego? Wracam do Gazety Wyborczej. Jeżeli bohaterem redaktorów Gazety Wyborczej może być TW Bolek, I następnego dnia w gazecie pojawia się artykuł, w którym inny TW okazało się, że współpracował z posłem i ten poseł, kiedy się dowiedział o tym, że był TW, natychmiast przestał utrzymywać z nim jakiekolwiek kontakty, to sam fakt, że przecięły się ich drogi, jest argumentem za tym, żeby go dyskredytować. No przecież to jest absurdalne. Właśnie na tym polega w ogóle potrzeba lustracji, żeby ci wszyscy tajni współpracownicy stracili możliwość wpływania na rzeczywistość. Żeby te teczki, które mają pułkownicy, tak jak generał Kiszczak, żeby nimi nie można było szantażować tych biednych Bolków, bo oni, na czym ich bieda polega i na czym nasz niesmak, a ich bieda polega na tym, że oni cały czas wiedzą, mają świadomość, że robili rzeczy niegodziwe i ci, którzy ich do tego zmuszali, mają na to dowody i mogą w każdej chwili przedstawić, kiedy się zerwą z łańcucha. Faktów jest niezrozumiałe, dlaczego Antoni Macierewicz zasiada w Radzie Fundacji, której szefem, organizatorem jest Robert Luśnia, kiedy już wiadomo, że był tym współpracownikiem. To takie niezrozumiałe przeoczenie, powiedziałbym. Nie, ale z komunikatu wynika, że nie zasiada, w związku z tym dzisiaj czytam ten wybor, który pan wielokrotnie się cytuje. No cytuję, bo to jest fantastyczna gazeta, naprawdę. To jest niebywałe, że na tej samej na jednej stronie TW Bolek jest bohaterem, na drugiej stronie dokumenty posprawdzali. No i tych dokumentów wynika, że jednak byli razem w tej fundacji. Już wie pan, jak się mleko rozlało. Ale przepraszam, co to znaczy być pana fundacji... Tropem, to dopiero jest podejrzane, to dopiero jest ciekawe. Nie. Być w fundacji, jeżeli opuścił fundację, to znaczy, że podjął decyzję o tym, żeby przeciąć jakiekolwiek kontakty. Ale
jeżeli sąd rejestrowy, zanim wpisze taką zmianę, to mija kilka miesięcy. Czasami nawet, jeżeli te procedury związane chociażby z tym, że organem zgłaszającym jest ten podmiot, czyli jego zarząd musi zgłosić taki wniosek. Więc te procedury mogą trwać bardzo długo. Od strony formalnej mogło to się przeciągać bardzo długo. Od strony jakby podjęcia decyzji takiej woli, to było przecięcie i ja rozumiem, że to przesądza o tym. Intencje. Czy miał świadomość, że był to tajny współpracownik? Jeżeli z pełną świadomością czerpał z tego jeszcze do tego jakieś korzyści, tak jak robił, to, tak jak agent Bolek i jego współpracownicy, to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją niegodziwą. Natomiast jeżeli ktoś się dowiaduje o tym, że miał okazję na swojej drodze spotkać agenta i dowiaduje się o tym i rezygnuje ze współpracy, to uważam, że to jest szlachetna postawa. Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu PiS. Ja czuję, że po prostu Antoniego Macierewicza tutaj muszę zaprosić, ale on nie tak bardzo często przychodzi do TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.